Na tym filmie ze statystyki matematycznej z tematu dokładnej przedziału ufności, tu dla odchylenia standardowego, pokażę Wam, jak można ustalić precyzję oszacowania przedziału ufności dla odchylenia standardowego w populacji generalnej na podstawie wyników z próby. Główny przedział ufności, który mamy w przypadku dla wariancji czy odchylenia standardowego, gdy mamy dużą próbę, jest ten. Jest to przedział ufności dla odchylenia standardowego w populacji generalnej. Gdyby treść zadania mówiła nam o tym, że mamy oszacować przedział ufności przy dużej próbie dla wariancji, to też bazujemy na tym samym wzorze, mimo że mamy do oszacowania wariancję, tu jest odchylenie standardowe, bo wystarczy podnieść zarówno początek, jak i koniec tego przedziału do kwadratu, aby otrzymać początek i koniec przedziału dla wariancji, a nie tu, jak jest zapisane dla odchylenia standardowego. Po prostu korzystamy z własności, że odchylenie standardowe podniesione do kwadratu to wariancja lub pierwiastek z wariancji to odchylenie standardowe. Wzór jest zapisany i teraz w przypadku tego przedziału ufności, jeżeli oszacujemy początek, jak i koniec tego przedziału, możemy określić tak zwaną precyzję szacowania. Czyli powiedzieć, czy na podstawie tego przedziału, który nam wyjdzie, możemy przynosić wyniki z próby na populację generalną i uważać te wyniki za wysokiej jakości. Zawsze jest tak jak przy przypadku przedziałów ufności dla średniej, czy też dalej dla odsetka, że zawsze to, co odejmujemy i to, co dodajemy, jest to tak zwany maksymalny błąd szacowania tego parametru, czyli tu akurat odchylenia standardowego. I żeby się dowiedzieć, jak to jest duży wynik, czy to jest taki do przyjęcia, to wahanie na minus i na plus, będziemy się odnosić do tego wyniku z próby, czyli tutaj odchylenia standardowego. I jeżeli wynik procentowo zmieści nam się do 5%, powiemy, że wnioskowanie jest bezpieczne i można wyniki przenosić na całą populację generalną. Gdyby jednak błąd procentowo tego wahania na minus i na plus w porównaniu do odchylenia standardowego mieściłby się w granicach od 5 do 10%, powiemy, że wnioskowanie jest możliwe, ale wymaga ostrożności. Gdyby jednak odchylenie standardowe przekraczało 10%, to my powiemy, że to już jest za dużo i takie wnioskowanie nie powinno mieć miejsca i nie powinniśmy przynosić wyników z próby na populację generalną. Jeżeli chodzi o konkretny przykład, jak to by miało wyglądać, pokażę Wam to na zadaniu. Wśród klientów pewnego fitness klubu w mieście przeprowadzono ankietę dotyczącą czasu spędzanego przez klientów w ciągu tygodnia. I spośród 200 losowo wybranych osób, informacje na podstawie których otrzymano wyniki. Wiemy, ile wynosi średnia, ile wynosi wariancja jako podstawowa miara zróżnicowania. Ona nie posiada interpretacji. Wstępnie na pewno możemy powiedzieć, że przeciętnie osoby spędzają po 4 godziny tygodniowo na ćwiczeniach gimnastycznych i mamy zbudować 95% przedział ufności dla odchylenia czasu poświęcanego na ćwiczenia kondycyjne i przy okazji mamy określić precyzję oszacowania takiego odchylenia standardowego. Zaczynamy od tego, że musimy określić, jaki to jest wzór. Jeżeli wiemy, że próba jest duża, a my mamy szacować odchylenie standardowe jako parametr rozkładu, to mamy tylko wzór na dużą próbę lub na małą próbę. Drugi wzór, którego ja Wam nie pokażę, a bazuje on na statystyce chi kwadrat. Tamten wzór odpada całkowicie, bo on jest stosowany dla małej próby. Przy dużej próbie korzystamy z rozkładu normalnego, z tego dokładnie wzoru. I po kolei do tego wzoru potrzebujemy ustalić, jaki jest współczynnik ufności i ile wynoszą poszczególne elementy wynikające z treści zadania. Że średnia z próby 4 godziny, że tutaj ten element średnia to jest niepotrzebny. Tutaj powiemy, że odchylenie standardowe jako pierwiastek z wariancji to jest 1,137 tysięczny i o tyle czas treningów może być statystycznie niższy i wyższy i w takim zakresie by się zawierało większość naszych klientów, czyli mamy to już informację. Nie wiemy też, ile wynosi to odchylenie i my właśnie je będziemy szacować. I u nas od razu powiemy, że wielkość próby wynosi 200, czyli traktujemy naszą próbę jako dużą. Dzięki temu będziemy mogli
skorzystać ze wzoru, który tutaj został zapisany. I do niego będziemy potrzebować właśnie ostatni element u alfa, czyli wartość krytyczną z rozkładu normalnego. Możemy ją oczywiście szukać sobie w programie MS Excel, w dowolnym każdym programie na zasadzie wpisania, jaki poziom istotności nas interesuje, jak najbardziej, ale jeżeli jesteśmy na kolokwium, czy też na egzaminie, gdzie nie możemy korzystać z programów obliczeniowych, my mamy do dyspozycji najczęściej mamy tablice papierowe. Częściej niż każde inne korzystamy z rozkładu normalnego w postaci tablic dystrybuanty tego rozkładu, gdzie my musimy zrobić takie obliczenie 1 minus alfa przez 2, żeby korzystać z tych tablic. I to, co my otrzymamy w przypadku poziomu istotności alfa, czyli tego błędu 5%, ten wynik na podstawie tego wzoru daje nam 0,975. I ten wynik będziemy musieli szukać w środku tablicy dystrybuanty. To jest bardzo ważne. I teraz, oczywiście oddzielny film nagrałam na ten temat, możecie sobie znaleźć na końcu każdej playlisty, czy to z ekonometrii, czy ze statystyki matematycznej. Tutaj pokażę Wam, jak tą wartość 0,975 szukamy. Oczywiście, że mamy wartości tutaj w wierszach na boku albo w kolumnach. My szukamy w środku tej tablicy dystrybuanty, gdzie wartości, jak widzimy, rosną od 0,5 dla dodatnich do 0,99 i tak dalej, prawie do jedynki. My w środku tej rosnącej wartości szukamy tą wartość 1 minus alfa przez 2, u nas 0,975 i patrzymy, od jakiego to jest wiersza i od jakiej to jest kolumny. Dlatego my sobie możemy powiedzieć, że nasza wartość krytyczna stanowi sumę zarówno wiersza, jak i kolumny, czyli ta krytyczna to jest 1,96. To jest wartość, która, mówiąc wprost, wbije Wam się do głowy, jeżeli choćby kilka razy policzycie zadanka, ale jeżeli musicie znaleźć tą wartość potrzebną, a ona jest dość niestandardowa, inna niż 1,96, to jak najbardziej korzystacie w ten sposób z tablic papierowych. Wzór, który ja mówiłam, że jest na przedziały ufności dla odchylenia standardowego, ma następującą postać. Ponieważ stosujemy go w przypadku przedziału ufności przy dużej próbie dla odchylenia standardowego i po podstawieniu naszych wartości, zarówno odchylenia standardowego, wartości krytycznej, jak i wielkości próby, otrzymujemy wartość na tutaj, którą odejmujemy od odchylenia standardowego i dodajemy do odchylenia standardowego i wychodzi nam przedział, w którym na 95% zawiera się odchylenie standardowe czasu treningów w klubie na 95%, czyli możemy powiedzieć w tym momencie, że przy współczynniku ufności 95% odchylenie standardowe tego czasu poświęcanego na ćwiczenia zawiera się w przedziale od do, czyli jest od do w godzinach. Ten wynik by się zakończył, czy to obliczenie by się tutaj zakończyło, ale treść tego polecenia mówiło nam o tym, że my musimy określić precyzję oszacowania tego odchylenia standardowego. A więc w tym momencie musimy skorzystać ze wzoru, w którym tą wartość, którą odejmujemy od odchylenia i dodajemy do odchylenia, dzielimy przez wartość tego odchylenia. I tak jest analogicznie w przypadku przedziałów ufności dla średniej, czy też przy przedziałach ufności dla odsetka. Te filmy jak najbardziej możecie znaleźć u mnie na kanale na YouTubie. Kwestia zapoznać się z playlistą statystyki matematycznej i w tym przypadku, jeśli szacujemy precyzję odchylenia standardowego, to co odejmujemy od odchylenia, porównujemy do wartości tego odchylenia i zgodnie z, powiedzmy, z matematyką, jeżeli wszędzie tu jest mnożenie, a w mianowniku jest odchylenie standardowe, to to odchylenie tutaj i tutaj ze sobą się redukują i zostanie nam faktycznie licznik tego całego ułamka, a więc możemy powiedzieć, że całe szacowanie odchylenia standardowego, jego precyzji sprowadza się do podzielenia wartości krytycznej tutaj akurat z rozkładu normalnego przez pierwiastek z podwojonej wielkości próby, gdzie u nas w treści zadania wartość krytyczna na podstawie treści zadania wynosi 1,96, a próba liczyła 200 jednostek. Wtedy otrzymamy procentową wartość, to jest 9,8%,
Czyli jak popatrzymy sobie na te przedziały, w których ocenialiśmy, mieścimy się akurat na skraju tego środkowego przedziału, czyli przekraczamy 5%, ale nie przekraczamy jeszcze 10%. Jesteśmy gdzieś jeszcze na granicy, nieważne jak bardzo, ale że jeszcze odpowiednio w tych przedziałach, wtedy możemy powiedzieć, że w przypadku naszego szacowania odchylenia standardowego ten maksymalny liczbowy błąd stanowi 9,8% tego odchylenia standardowego czasu treningów przy współczynniku ufności 0,95. Gdybyśmy nie podawali przy jakimś współczynniku ufności, ten wynik byłby naturalnie już inny. A jeżeli chodzi o określenie, czy my możemy te wyniki przenosić na populację generalną, czy też nie, no to musimy nadać ocenę, że im mniejszy procentowo ten błąd, tym lepiej jest dla nas. A w naszym przypadku ten błąd mieści się w granicach od 5 do 10% włącznie, czyli takie wnioskowanie jest możliwe, ale wymaga ostrożności.